Zespół szkół technicznych od dawna chciało wybudować szkolny kompleks sportowy z prawdziwego zdarzenia. Właśnie dotarła, do dosuwał dobra informacja. Minister sportu i turystyki zdecydował o wsparciu tej inwestycji. Do kasy miasta trafi w postaci celowej dotacji aż milion złotych. Z prośbą o wsparcie starań dyrekcja szkoły zwróciła się między innymi do Jarosława Zielińskiego. Trochę to trwało, ale finał okazał się być spektakularny. Środki będą przekazywane w trzech rocznych transzach, ale samo Rząd chce przyspieszyć pracę. Dlatego wyłoży z miejskiej kasy 2,5 miliona złotych i spokojnie poczeka na przekazanie pieniędzy z ministerstwa. My będziemy chcieli, żeby ta inwestycja powstała do 1 września roku 2018, a rozliczymy to. Część tych wydatków w roku 2019. Przy szkole wybudowany zostanie kompleks podobny do tego, który ma już u siebie szkoła podstawowa nr 10. Na największym boisku piłkarskim nawierzchnia strawy naturalnej zostanie wymieniona na sztuczną. Dookoła boiska powstanie nowa bieżnia lekkoatletyczna. W planach jest też budowa mniejszego boiska do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Budynek gospodarczy, trybuna na 150 osób oraz oświetlenie.